Ledwo się powstrzymałem od dania mu w pysk. Może w wytwórni powiedzieli mu, że to ma być hicior? Zresztą pojawiliśmy się z tym singlem w Top of the Pops. Mówił wkurzony Steve Harris o Tonym Placie. Człowieku, który zmiksował i wyprodukował singiel Woman in Uniform, który tak swoją drogą był coverem piosenki wydanej przez mało znany zespół Skyhooks. Cover ten w wykonaniu Iron Maiden ukazał się w okresie pomiędzy ich pierwszym a drugim albumem i miał być pewnego rodzaju testem dla kolejnego producenta, którego Iron Maiden zawzięcie poszukiwali po tym, jak nie spodobało im się brzmienie uzyskane na pierwszym albumie. Debiutancką płytę wyprodukował Will Malone, no i wiadomo sprawa, został od razu skreślony z listy kandydatów do wyprodukowania płyty numer 2. Tony Platt po wyprodukowaniu Woman in Uniform również został skreślony, a Steve Harris naprawdę mocno się wkurzył, kiedy to producent zmiksował utwór po swojemu, znacznie wygładzając jego brzmienie. Iron Maiden odcinek kolejny zapraszam bardzo serdecznie, no i jeśli chcecie oglądać u nas więcej odcinków o Ironach, możecie zostawić tutaj oczywiście łapkę w górę, w komentarzu dajcie znać, który utwór z albumu Killers lubicie najbardziej, no i oczywiście subskrybujcie Pełną Kulturkę, żeby z odcinkami o Iron Maiden, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco. No ale jak to dokładnie było z tym singlem Woman in Uniform? Dlaczego Iron Maiden go w ogóle nagrali i dlaczego nie byli zadowoleni z efektów? O tym obszernie opowiadał Steve Harris. Przyszli z wytwórni i powiedzieli: macie ochotę na zrobienie tej piosenki Woman in Uniform? Kiedy po raz pierwszy to usłyszeliśmy, pomyślałem, nie wiem, to niezłe, ale oryginalna wersja Skyhooks była kompletnie inna, więc powiedzieliśmy, jeśli nie będzie za dużo problemów, to może spróbujemy. No i Steve Harris i spółka to zrobili, zmieniając aranżację i nadając samej piosence ciężaru. Steve wyjaśnia też, że faktycznie Tony Platt, chwilę wcześniej współpracujący jako inżynier dźwięku przy płycie AC/DC Highway to Hell, poprzez wyprodukowanie tego singla miał być przetestowany w boju pod kątem ewentualnej współpracy przy płycie studyjnej numer 2. W tym wszystkim, jak się okazuje, namieszała wytwórnia. Problem polegał na tym, że wytwórnia chciała zrobić singla przebój i zamiast kazać mu pracować z nami, powiedzieli mu po prostu, że ma tego zrobić hiciora. Gdybym to wiedział, to w ogóle bym się przy tym nie chrzanił, ale wiedząc, że pracował z AC/DC i w ogóle, pomyślałem, no wiesz, on nas nie popchnie w jakimś komercyjnym kierunku. Ale prawdopodobnie odbyli z nim rozmowę i powiedzieli, spróbuj z tego zrobić przebój. Steve Harris twierdzi, że miks, jaki wykonał Tony Platt, całkowicie zmienił brzmienie utworu i zupełnie nie przypominał tego, co Ironom udało się zarejestrować wcześniej na taśmie. Steve Harris mówi, oryginalne miksy były o wiele bardziej heavy, wkurwiłem się jak jasna cholera, byłem tak naładowany, że musiałem wyjść na chwilę na zewnątrz. Harris próbował później piosenkę odratować, natomiast no koniec końców niewiele się dało już z nią zrobić. To, o czym myślę, że warto tutaj wspomnieć, to fakt, że Iron Maiden do singla nakręcili swój pierwszy w karierze teledysk, co na tamte czasy było dużym wydarzeniem, choć sam klip niczym specjalnym nie jest. Zresztą możecie go sobie sami zobaczyć na YouTubie, bo widnieje na oficjalnym kanale zespołu. To, że prawideł rynku muzycznego nie da się przewidzieć, najlepiej pokazuje fakt, że wytwórnia chciała mieć przebój, miksowała go z takim zamiarem, a koniec końców przeboju nie miała, bo Woman in Uniform bardzo szybko stał się singlem zapomnianym. Jeśli ktoś słuchał wtedy Ironów, to raczej nie tego singla, a po prostu nadal pierwszej płyty. W wylansowaniu Woman in Uniform nie pomógł nawet kolejny występ w programie Top of the Pops, którego zresztą Iron Maiden nie wspominają dobrze i po którym odrzucali każdą kolejną propozycję występu w programie, aż do 1995 roku, kiedy to wypuścili swój debiutancki singiel z Blazem Bayleyem na wokalu i chcieli pokazać światu swojego nowego wokalistę. Natomiast ten występ w programie z singlem Woman in Uniform Steve Harris wspomina tak. Zrobiliśmy to znowu na żywo i wszystko wyglądało w porządku. Zagraliśmy po południu próbę i pozwolili nam to grać tak, jakbyśmy to normalnie grali, ale kiedy już zaczęliśmy i zagraliśmy, te gnojki nas ściszyły. Clive grał tak cicho, że równie dobrze mógłby używać miotełek. Kpina, mówię ci, totalna klęska, dlatego przyrzekliśmy sobie, że nigdy więcej tam nie wystąpimy. Początki Iron Maiden w relacjach z producentami i inżynierami dźwięku no były bardzo ciężkie. To znaczy tylu potknięć od samego początku pod tym względem na tym polu nie zaliczył pewnie żaden zespół. Grupa grała dobrze, świetnie prezentowała się na żywo, natomiast na płytach nie brzmieli oni tak, jakby sami tego chcieli. Koniec końców wyciągnęli z tego jednak ważną lekcję na kolejne lata kariery. Steve Harris mówi. Nigdy przenigdy nie pozwolę nikomu z zewnątrz spieprzyć czegoś w naszej muzyce. Nigdy. Nie o to chodziło, że wytwórnia chciała nam zaszkodzić. Oni po prostu chcieli mieć przebój. Jeśli chodzi o Tony'ego Platta, to jest to naprawdę miły facet, tylko kompletnie nie zauważył tego spisku. No i w końcu trzeba było zadać sobie pytanie, kto wyprodukuje kolejny album? Kto wyprodukuje drugi album studyjny Iron Maiden? Z marszu odpadali oczywiście Will Malone, odpowiedzialny za pierwszą płytę, a tak
także Tony Platt za ten nieszczęsny singiel. Kogo potrzebował zespół? Steve Harris precyzował to tak. Potrzebujemy kogoś, kto szczerze interesuje się naszą muzyką i kto autentycznie rozumie rocka oraz to, jakim zespołem chce być Iron Maiden. Nie potrzebujemy kogoś, kto po prostu chce zbić tylko kasę. Na liście kandydatów najwyżej plasował się Martin Birch, który w swoim CV posiadał już współpracę z takimi legendami jak Deep Purple, Black Sabbath czy Whitesnake. No i jak się miało okazać w kolejnych latach, był to początek pięknej przygody i wieloletniej współpracy, bowiem Martin Birch wyprodukował 8 kolejnych albumów Iron Maiden. Od Killers po Fear of the Dark. Iron Maiden generalnie jak już znajdą producenta, który im odpowiada, to trzymają się go kurczowo, co po latach pokazał też przypadek Kevina Shirley'a, który wyprodukował wszystkie płyty od Brave New World do Senjutsu. Natomiast wracamy na ziemię, a raczej do przeszłości, no i do tych przymiarek, prac nad drugim albumem. Martin Birch po raz pierwszy o Iron Maiden przeczytał gdzieś w gazecie, jeszcze przed wydaniem przez zespół debiutanckiej płyty. Pracował wtedy z Black Sabbath nad płytą Heaven and Hell i natknął się w prasie na informację, że młody zespół Iron Maiden zamierza nagrać z Willem Malonem swój pierwszy album studyjny dla wytwórni EMI. Co wtedy pomyślał? Opowiadał o tym Mickowi Wallowi. Przyszło mi na myśl, sam miałbym ochotę to zrobić i zastanawiałem się, dlaczego nie było nikogo, kto mógłby z nimi nawiązać kontakt. Pomyślałem też, no cóż, może więc sam powinienem się z nimi skontaktować, ale jakoś tak powiedziałem wtedy sobie, że może następnym razem do nich zadzwonię. Ostatecznie zdecydowałem się to zrobić kilka miesięcy później. Kiedy Irony szukali kandydata do wyprodukowania drugiej płyty, ktoś z wytwórni zadzwonił do Martina, czy nie chciałby podjąć się współpracy z zespołem. Co pomyślał producent? Poczułem, że to przeznaczenie. Później Martin Birch miał okazję zobaczyć zespół na żywo pod koniec 1980 roku. Pomyślałem, mam nadzieję, że są przynajmniej tak dobrzy jak ich album, ale oni byli 10 razy lepsi. Naprawdę uważałem, że to najlepszy nowy zespół, jaki od dłuższego czasu widziałem. Później Martin spotkał się oczywiście z zespołem na backstage'u i wspomina to tak. Steve przyznał mi, że marzył o tym, żebym to ja wyprodukował ich pierwszy album, a ja na to. Ja też, dlaczego mnie nie poprosiliście? Powiedział, myśleliśmy, że jesteś dla nas zbyt wielki, ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać na temat muzyki i naszych ulubionych albumów, okazało się, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Niektóre z ulubionych albumów Steve'a sam wyprodukowałem. Mieliśmy też podobne poczucie humoru, co uważam jest bardzo ważne, kiedy pracuje się wspólnie nad czymś tak osobistym jak tworzenie muzyki. Steve przedstawia w tym temacie również swoją perspektywę. Chcieliśmy, żeby Martin nagrywał nasz pierwszy album. Wszyscy o nim mówiliśmy, ale myśleliśmy, że nie jesteśmy go warci. Może nie używaliśmy wtedy tego określenia, ale uważaliśmy po prostu, że nie liczymy się jeszcze na tyle. Uważaliśmy go za jednego z najlepszych producentów, który wyprodukował albumy większości z naszych ulubionych zespołów. Myśleliśmy sobie, przecież jemu nie będzie się chciało nami głowy zawracać. Powie coś w rodzaju, a ci tam, to kto? Później dowiedzieliśmy się, że pracował dla wielu zespołów, które nie były tak znane. Nie interesowało go tak bardzo, jak zespół się sprzedaje, jaką pozycję na rynku zajmuje, po prostu albo mu się podobał, albo nie. Kiedy współpraca z Martinem Birchem została klepnięta, no to zespół miał już tak naprawdę gotowy cały koncept swojego drugiego albumu. Miał kształt kompozycji, umiał je grać, miał również tytuł płyty, Killers. Martin Birch miał to po prostu odpowiednio nagrać, a później tymi nagraniami odpowiednio się zająć. Praca w studiu z zespołem producent wspomina tak. Z początku byli trochę zieloni, pomyślałem, że przede wszystkim muszę sprawić, żeby poczuli się swobodnie. Posadziłem więc ich wszystkich na środku i powiedziałem, słuchajcie, zagrajcie po prostu tak, jakbyście grali na żywo i od tego wyjdziemy. Martin opowiada dalej o swojej metodyce pracy. Zawsze starałem się uchwycić naturalne brzmienie zespołu grającego na scenie, a w przypadku Iron Maiden starałem się to osiągnąć jeszcze bardziej. Skoncentrowaliśmy się na uchwyceniu ich naturalnego brzmienia i dograniu niewielkich partii na sam koniec. Martin Birch dla zespołów, z którymi nagrywał, z jednej strony był kumplem, natomiast kiedy już przychodziło co do czego i zaczynała się praca w studiu, no to narzucał bardzo ścisłą dyscyplinę, której należało przestrzegać. Panowie z Iron Maiden dość szybko wymyślili mu więc pseudonim i nazwali go panem dyrektorem. Adrian Smith w współpracę z producentem wspomina tak. Nigdy przedtem nie pracowałem z producentem, który by z takim oddaniem poświęcał się nagrywaniu. Umiał się też pośmiać, ale kiedy pracowaliśmy, zagrzewał wszystkich do ciężkiej pracy. Zespół i tak był na pełnych obrotach od grania na trasie, ale kiedy przychodził Martin, to sprawiał, że dostawaliśmy dodatkowego kopa. Martin Birch, pracując z zespołami jako producent, bacznie obserwował te kapele z perspektywy osoby trzeciej. Jakie wnioski pojawiły się w jego głowie, kiedy już trochę poobserwował sobie Iron Maiden? Od samego początku było oczywiste, że Steve rządził, ale nie zabijał
zabierał im ich głosu i autentycznie pozwalał im wybierać. Dopiero ostatnie zdanie należało do niego, co z mojego punktu widzenia działało całkiem dobrze, jako że Steve i ja zgadzaliśmy się w 99% przypadków. Martin dodaje na temat zespołu. Zawsze wiedziałem, że będą sławni, ale pamiętam kilka sympatycznych momentów z tego okresu, zanim tak naprawdę wszystko się dla nich zaczęło. Wziąwszy pod uwagę to, co później udało im się osiągnąć, to wtedy żyli jeszcze w zupełnie innym świecie. Pamiętam przy pracy nad drugim albumem, kiedy siadali czasem w studiu i mówili do mnie: to musi być wspaniałe jechać do Ameryki. Albo pytali: jaki tak naprawdę jest Richie Blackmore? Byli świeżakami i praca z nimi to była prawdziwa frajda. Jak pokazały kolejne lata, Iron Maiden stali się ulubieńcami Martina Bircha i to pod nich organizował on swój kalendarz, swój harmonogram. Oni stali się dla niego zespołem numer jeden, mimo że przecież miał okazję współpracować z większymi sławami. Z upływem czasu zacząłem koncentrować się wyłącznie na Iron Maiden. Było to przecież coś, co naprawdę chciałem robić. Miałem to szczęście, że mogłem wybierać. Na albumie Killers miało znaleźć się 10 utworów, które już od jakiegoś czasu były regularnie odgrywane podczas koncertów, no i publiczność je po prostu uwielbiała. A jak Steve Harris zestawia ze sobą albumy debiutanckie oraz drugi, opowiadał o tym Mickowi Wallowi tak. Killers od strony produkcji było niebo lepsze od pierwszego albumu. Jeśli chodzi o piosenki, to pewnie mógłbyś ze mną polemizować, że pierwszy album przewyższał drugi, ale nie zgodziłbym się z tobą. Serio. Rzecz w tym, że pierwszy album był jakby składanką typu best of naszego repertuaru koncertowego. Piosenek, do których wraca całymi latami. Jeśli odcinków Iron Maiden chcecie oglądać u nas więcej, możecie zostawić tutaj oczywiście łapkę w górę, w komentarzu dajcie znać, który utwór na albumie Killers lubicie najbardziej. No i oczywiście subskrybujcie Panu Kulturkę, żeby z odcinkami o Iron Maiden, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco.